Cześć, jesteśmy właśnie we Wrocławiu. Zrobiliśmy sobie dzisiaj wycieczkę do wrocławskiego zoo i zabraliśmy przyczepę z nami, żebyśmy mogli sobie obiadek zjeść. I właśnie dojechaliśmy do tego Wrocławia. Jechaliśmy około 1,5 godziny i znaleźliśmy fajny parking właśnie pod zoo. 150 metrów od zoo jest piękny parking, bardzo tani, bo daliśmy 20 zł za 12 godzin. Osobówki kosztują 10 zł za 12 godzin, a to, że nasz samochód z przyczepą robi za 2, więc zapłaciliśmy 2 razy po 10. I cieszymy się bardzo, bo dzisiaj było tutaj miejsce, jest dzisiaj poniedziałek, a jak sprawdzałem właśnie zdjęcia, to zawsze ten parking był zaludniony, zapełniony, także weekendami on jest tutaj pełny. Ja teraz wchodzę do przyczepy i będziemy jeść obiadek, bo zgłodniliśmy po trasie. Kasia przebrała Szymusia. Tak, czysty. Czysty. A dzieci skaczą. Rozłożyłem im łóżko i zaraz zjemy obiadek. I jemy sobie obiadek. Kasia zrobiła kotleciki, filety z kurczaka, kasza i przecier jabłkowy. Mieliśmy zjeść w południe albo po południu, ale okazuje się, z tego co pamiętamy, przypomnieliśmy sobie, że jak się wejdzie do zoo, to już nie można wyjść. Więc wolimy zjeść ten obiad przed wejściem do zoo, bo potem już nie będzie takiej możliwości. Ale jeszcze dopytamy to w informacji. Powiem wam, że lubię nawet korzystać z tego baniaka, tutaj kłaść go, ponieważ łatwiej jest dzieciom umyć ręce. Tamten kran jest dosyć daleko i jak się go wyprostuje, to trzeba daleko sięgać rączkami dzieci, żeby tam sięgnąć. A tutaj przy tym kraniku jest blisko i bardzo komfortowo. Zjedliśmy obiad, jest godzina 12:30. Już troszeczkę samochodów się tutaj uzbierało na tym parkingu, dlatego fajnie tutaj przyjechać trochę wcześniej. My o 11:00 tutaj przybyliśmy. Zostawiamy nasz zestaw i wyruszamy do zoo. Dzisiaj strasznie wieje, ale może się uda w pawilonie trochę być, potem między drzewami, zobaczymy. Do tego taniego parkingu dojeżdża się taką dróżką i ten parking jest tam na końcu. Zaraz wam pokażę bramę, jakbyście chcieli przyjechać, to ten parking jest naprawdę tani, bo tutaj obok jest parking Budimexu, zaraz naprzeciwko zoo i on jest dosyć drogi. Tam kosztuje 12 zł za godzinę, za zestaw przyczepa plus samochód. Pokażę wam teraz bramę. To jest właśnie wjazd do tego parkingu. A tutaj jest ulica Wróblewskiego, na której jest zoo. Idziemy do zoo, idziemy do zoo, zoo. Po wyjściu z bramy idziemy w lewo 150 metrów i tam już jest wejście do zoo, także całkiem blisko. Weszliśmy główną bramą, idziemy po bilety. Proszę, chodźcie. I weszliśmy, od razu są strusie i żyrafy i zebry. A tutaj jest afrykarium, zaraz tam pójdziemy. Nadia chce zobaczyć jajka strusia, ale on tylko tutaj siedzi, nie znosi jajek. I weszliśmy do pawilonu, tak zwanego afrykarium. Są tutaj... Nie wiem, chyba tam jest takie rybki fajne. Są tutaj różne akwaria wielkie. Idziemy, idziemy. Nadia mówi, że tutaj jakieś węże pływają w wodzie. Zaraz będziemy szukać. I oglądamy pierwsze rybki z Szymonem. Kasia poszła do ubikacji z dziewczynkami. A zobaczcie, jaka szyba gruba. Prawie 10 cm mają szyby w tym akwarium. Jesteśmy właśnie pod ziemią. Tutaj mamy taki tunel,
A tam już wchodzimy do hipopotama i zaraz zobaczymy hipopotamy. Biegniemy, bo Nadia woła. Ale pływa. Te wszystkie tutaj trawy pływające, to sianko, to są odchody hipopotama. Teraz jedziemy na pierwsze piętro, czy tam na parter. I żeby jechać tą winą, trzeba cały czas trzymać przycisk. Kasia będzie trzymać, a my jedziemy. Najgorsze, że tutaj ściany zostają w miejscu. Ja się oparłem i by mnie wciągło. Sama platforma jedzie. No, tylko platforma jedzie. Czyli trzeba uważać, żeby nie wciągło buta. Ciekawe, gdzie są nasze dzieci. Dzieci same poszły po schodach. Mam nadzieję, że się nie utopiły u hipopotamu. Tam już są. Tam są. Ania, dlaczego zamykasz uszy? Bo tak głośno. Głośno. Bo tu jest tak głośno, a jest głośno, bo leci taki piękny wodospad. A tam jest Kasia. Tam jest pod wodą hipopotam. Widzimy go. Wynurza się. Wynurza się dla nas. Ale wielki. Za nim mały płynie. To był właśnie ryk hipopotama. I teraz żegnamy hipopotamy i przechodzimy do akwarium z rekinami, z płaszczkami i z żółwiami. Tu jest takie świetne przejście, zaraz wam pokażę, że można oglądać dookoła ryby od spodu. I nawet jest echo. Rekin od spodu. Ale bajer. A najszczęśliwszy to jest Szymek. Jest taki szczęśliwy. Nie może się nacieszyć. Muszę wam powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj w dzień roboczy, czyli w poniedziałek, i jest tutaj puściutko. Gdybyście tutaj przyjechali w weekend, latem na przykład, w jakiś słoneczny dzień, w sobotę albo w niedzielę, tutaj jest tyle ludzi. Może znajdę filmik, to wam pokażę, jak ostatnio byliśmy, jak tutaj było tłocznie. A jak nie znajdę, to nie pokażę. Także cieszymy się, że tutaj jest bardzo mało ludzi. Jest całkiem przyjemnie.
Nie gońcie się. A w tym akwarium są małe żółwie pustynne. To są te duże, co przed chwilą kamerowałem, filmowałem. A to są malutkie, które wykluły się właśnie z tych jajek. A tutaj jest inkubator i są jajka żółwia i one się tutaj po prostu wykluwają, te żółwiki. Wypluwają? A teraz jesteśmy w takim pokoju z wystawą pingwinów. Są tu różne pingwiny z całego świata, figurki. Przeróżne, przeróżniaste. A teraz idziemy do pingwinów, piętro niżej. O, jesteśmy. Jak widzieliście, są tutaj mureny, a po drugiej stronie są foki. Tutaj jest cały zbiornik dla fok. Kasia znalazła rybę bez oka. Zobaczcie, jaka ohydna. Chyba straciła podczas walki. A Szymonowi i tak najbardziej spodobają się schody. Ciągle idzie do schodów. Odkryłem sekretne drzwi. Wejdź do fabryki wody. Po dwugodzinnym zwiedzaniu Afryki. Tak, a wiecie, co jest najgorsze w tym? Zoo jest fajne, ale że nie można wychodzić, bo jak wyjdziesz, to już nie wejdziesz na tym samym bilecie. Powinno być tak, że kupujesz dzień na określony dzień i możesz wychodzić i wchodzić ze zoo, a tak to się nie da. No, my byśmy chcieli odpocząć, coś zjeść i wyjść poza zoo, ale no, nie można. I mamy żyrafy. Akurat podeszły do nas. Zobaczymy, czy dadzą się pogłaskać. Chyba lubią kamerę. Fajnie, że mam ten wysięgnik teleskopowy. To mogę dostać właśnie do wielu zwierzątek zza płotu. A teraz wchodzimy do dziedzińca zwierzęcego, w którym można głaskać kozy. Można kupić karmę. Najlepsze są lokowane owce. Zobaczcie. Można je głaskać też. Dadzą się głaskać. Możesz je pogłaskać, tata. Tak? Ale... Takich rogów jeszcze nie widziałem. To jest taki fajny koń sztuczny. Ma lejce i można sobie poćwiczyć. Jak jest do przodu? Jak się mówi do przodu dla konia? Wio. A do tyłu? Nazad. A w lewo? Wiśta. A w prawo? Hetta. Wiem, bo miałem babcię na wsi. Teraz weszliśmy do szympansów.
Żeby zwiedzić to zoo, to trzeba 2 albo 3 dni. W jeden dzień nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkiego zobaczyć, dlatego wchodzimy tam tylko, gdzie nas coś zaciekawi. Ale naprawdę teren jest bardzo, bardzo rozległy i nie da się tego zrobić w jeden dzień. Także można właśnie w przyczepie sobie pospać, na drugi dzień wejść i kontynuować. A teraz jesteśmy w takim pawilonie z różnymi gadami. Na przykład jest tutaj taka piękna jaszczureczka, ale niestety mamy 7 minut, bo za chwilę jest 17. Do 17 są właśnie te wszystkie pawilony i no nie mamy za bardzo czasu. Jak widzicie, jest tyle do zobaczenia na zewnątrz i wewnątrz, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. Są piękne żółwie. Tak to wygląda. I dochodzimy do auta. Minęło 5 godzin. Dzieci kradnięte. Szymek zasnął. Tamte dzieci też już zmęczone. Wracamy do domu. Nie zwiedziliśmy wszystkiego, ale to nic, może kiedy indziej. Wózek schowany, przyczepa ogarnięta, odjeżdżamy właśnie. Jest godzina 17:44, dlatego też jest październik i już się robi taka szarówka. Po 18 już zaczyna się robić ciemno. Dlatego takie wycieczki karawaningowe po prostu jesienią są właśnie takie krótsze, bo nie da się siedzieć do 22 tak jak latem ze względu na pogodę. Dzisiaj bardzo wiało, dlatego też nas wymęczyło. Mnie głowa boli trochę, a jeszcze musimy wracać 1,5 godziny. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do następnego filmu.